9 sierpnia 1945 roku przedstawiciele amerykańskich sił zbrojnych przesłuchiwali Gisele Limberger, osobistą sekretarkę marszałka Rzeszy Hermana Göringa. Powiedziała: Göring wybierał dzieła dla siebie i dla Führera. Do moich obowiązków należało sporządzanie list obrazów, gobelinów i mebli, udział w aukcjach i zabezpieczenie arcydzieł w schronach przeciwlotniczych do czasu przekazania wszystkiego Walterowi Hofferowi w lutym 1944 roku. Walter Hofer. Osobisty marszant Göringa i zarządca jego zbiorów obejmujących 1376 obrazów, 250 rzeźb i 168 gobelinów. Oto on, zaraz po poddaniu się Amerykanom. Chętnie współpracował i pomagał katalogować łupy Göringa. Przesłuchiwany przez podpułkownika Hinkela 6 listopada 1945 roku powiedział: kupowałem dzieła sztuki dla Göringa. Jako zapłatę mogłem zatrzymać te, których nie chciał. Zapytany, skąd pochodziły pieniądze na zakup tych dzieł, odpowiedział: nie mam pewności, ale przypuszczam, że były to środki państwowe. W tej opowieści poznamy wielu takich jak Hofer, armię kustoszy, krytyków, historyków, a nawet artystów, którzy służyli nazistom swoim talentem i uczestniczyli w plądrowaniu głównie domów i galerii żydowskich kolekcjonerów. Z domów prywatnych, muzeów, kościołów i galerii zrabowano 600 tysięcy dzieł sztuki. 100 tysięcy jeszcze nie odnaleziono. O pozostałych łupach wiemy mało lub zgoła nic. Oto opowieść o tym, jak Hitler odarł Europę z wielkiego piękna, jak niszczył nie tylko ludzkie życie, ale artystyczne bogactwo całej kultury. Nie była to jedynie obsesyjna żądza sztuki, ale obłąkane pragnienie wymazania całej kultury. Naziści chcieli unicestwić Żydów. Sztuka była ich bronią, nowym uzbrojeniem Niemców. Każdy z tych obrazów opowiada historię. Tłem tej wielkiej grabieży jest Holokaust. Ponad 80 lat po wojnie odzyskane dzieła sztuki wystawiono w 4 miastach: w Paryżu, w szwajcarskim Bernie, w Bonn w Niemczech i w Deventer w Niderlandach. Liczni właściciele i instytucje nadal walczą o odzyskanie swojej własności. Może niektórzy nie widzą związku między kradzieżą naszych dzieł sztuki i unicestwieniem naszych rodzin. Ja uważam, że te dwie sprawy są ściśle powiązane. W wielu przypadkach Niemcy przejmowali zbiory, twierdząc, że właściciele są nieobecni lub zbiegli, a tymczasem wysyłali ich do obozów. To sofizmat. Makabryczny sofizmat. Wszystko zaczęło się w 1937 roku. W Monachium zorganizowano dwie wystawy. Na jednej zgromadzono dzieła sztuki zdegenerowanej, twórczość artystów, których naziści potępiali, od Marka Szagala po Wasilego Kandyńskiego. Gardzili też kubizmem Hiszpana Pabla Picassa. Odrzucili Matissa, Moneta i impresjonistów. Rekwirowali ich dzieła, po czym wystawiali je na aukcje za pośrednictwem przychylnych marszandów i kolekcjonerów, głównie w Szwajcarii. Traktowali je jako inwestycje i źródło gotówki. Drugą, wielką wystawą sztuki niemieckiej, Hitler interesował się osobiście. Dała początek wielkiej obsesji na punkcie sztuki klasycznej. Ta obsesja sprawiła, że Göring i Hitler konkurowali w wyścigu po dziedzictwo okupowanych ziem.
Poznaliśmy wielu bogaczy, historyków i potomków, okradanych i zabijanych. Oni wszyscy pomogli nam zrekonstruować historię, która jeszcze nie dobiegła końca. Wykonując tę pracę, dokumentując wydarzenia, przywracamy historii ludzi, których z niej wymazano. Grabiono wszystko. W kampanii meblowej Mebel Action plądrowano apartamenty, kradziono zegary, bieliznę pościelową, dziecięce zabawki i samochodziki i obrazy. Czy istnieje oblicze zła? Czy zło widać w oczach? Charlie Chaplin i Hitler urodzili się w tym samym tygodniu, miesiącu i roku. W 1940, kiedy Chaplin parodiował Hitlera w filmie Dyktator, obaj mieli 51 lat. Jeden był gwiazdą Hollywood, drugi niszczył cały kontynent. Edgar Feucht Wanger miał 7 lat, kiedy w 1930 poznał Hitlera. Przyszły wódz miał 41 lat. Byli sąsiadami w Monachium. Edgar wspomina go w swojej książce. Stoi przed nami, przed swoim domem. Widzę, że jest ogolony, jak czasem mój ojciec. Ma niebieskie oczy. Nie wiedziałem. Na zdjęciach tego nie widać. Wydawało mi się, że są całkiem czarne. Nigdy nie widziałem go z tak bliska. Ma włosy w nosie i w uszach. Jest niższy niż myślałem. Niższy niż mój ojciec. Przechodnie się zatrzymują. My też. Patrzy na mnie. Powinienem odwrócić wzrok, ale nie mogę. Gapię się na niego. Może powinienem się uśmiechnąć? Przecież to mój sąsiad. Czy mnie poznaje? Czy wie, że obserwuję go z okna swojej sypialni? Czy wie, że jestem Żydem? Nie chcę, by mnie nienawidził ani mojego ojca, ani matki. To oczywiście bardzo trudne, kiedy widywało się kogoś z tak bliska. Myśl, że stawia świat na głowie, jest niepojęta. Hitler kontra Picasso i inni. Nim zakończę moje życie na ziemi, postanowiłem poślubić młodą kobietę, która po latach wiernej przyjaźni znalazła się z własnej woli w oblężonym mieście, by dzielić ze mną los i pragnie jako moja żona dzielić ze mną śmierć. Na akcie ślubu, który podpisali oboje, Eva Braun poprawiła swoje nazwisko na Hitler. 29 kwietnia 1945 roku Adolf Hitler podyktował osobistej sekretarce ostatnią wolę, po czym przyłożył pistolet do prawej skroni i strzelił. U jego boku Eva Braun popełniła samobójstwo, zażywając truciznę. Miała na sobie swoją czarną suknię ślubną. W ostatniej woli Hitler poświęcił szczególne miejsce swoim zbiorom sztuki. Cały mój majątek należy do partii. Gdyby przestała istnieć, należy do państwa. Gdyby i ono uległo zniszczeniu, dalsze rozporządzenia z mojej strony są zbędne. Przez lata gromadziłem obrazy nie dla własnej przyjemności, lecz jedynie powodowany pragnieniem stworzenia galerii malarstwa w moim rodzinnym Linzu. Führer chciał stworzyć najwspanialszy niemiecki Louvre w mieście, w którym się wychował i rozpoczął swoją karierę podrzędnego malarza, któremu dwukrotnie odmówiono przyjęcia do Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Hermann Göring, prawa ręka Hitlera, również pozostawił ślad swojego zamiłowania do sztuki. Katalog wszystkich dzieł ze swoich zbiorów prowadzono od 1933 roku z iście teutońską dyscypliną. Artysta, pochodzenie i opis dzieła, data powstania, marszant i miejsce przechowywania.
Po wojnie rękopiśmienny katalog posłużył za dowód przeciwko Göringowi. Jean-Marc Dreyfus, badacz Holokaustu i wykładowca na Uniwersytecie Manchesterskim, odtworzył losy zbiorów marszałka Rzeszy. Wydał katalog w wersji francuskiej we współpracy z historykami i archiwistami z Quai d'Orsay. W 1944 galeria Göringa była warta 50 milionów marek niemieckich. To równowartość 18 milionów euro. Göring czuł głód, nienasyconą żądzę bogactwa. Był jednym z największych łupieżców w historii, większym nawet od Hitlera. Potwierdza to informacja z gazety partyjnej, autorstwa jej najważniejszego krytyka sztuki, Roberta Scholza, pracownika ERR. Jednostki specjalnej przywódcy Rzeszy Alfreda Rosenberga, grabiącej terytoria okupowane. Göring poprosił Hitlera o pozwolenie na zbadanie dotychczas skonfiskowanych zbiorów i zdecydowanie o ich losach. Hitler otrzymał około 40 arcydzieł, w tym obrazy Vermeera, Rubensa i Bouchera. Większość z nich pochodzi ze zbiorów Rothschildów. Hermann Göring zachował dla siebie około 700 dzieł, w tym obrazy von Deyka, Goi i von der Feldego. W erze nazistowskiej Göring miał najwspanialsze zbiory. To było wielkie malarstwo europejskie, wielkie europejskie dziedzictwo. Leonardo da Vinci, Tiepolo, Tycjan i obsesyjnie wielbił Cranacha. Karen Hall, w tej rezydencji, 60 kilometrów od Berlina, znajdowała się Göringowa Galeria Cudów. Posiadłość pośrodku cesarskiego lasu zamieniła się w hedonistyczny raj z bankietami i polowaniami. Göring podejmował tam na polecenie Hitlera niemieckich i zagranicznych arystokratów. Naziści byli opętani magią pozycji społecznej, a sztuka to tradycyjny sposób podniesienia statusu. Ludzie, którzy zdobywają władzę, starają się ze wszystkich sił wzorować na dawnej władzy. Niemcy miały tradycję arystokracji powiązanej z domem panującym i połączonej koneksjami rodzinnymi. Naziści byli przedstawicielami burżuazji. Budowali więc rezydencje myśliwskie, bo stara szlachta lubiła polować. I kupowali sceny myśliwskie. Starali się pokazać dawnej władzy, że nowa władza mówi tym samym językiem, choć wcale nim nie mówi. Göring odziedziczył błękitną krew po matce i czuł się swobodnie w roli arystokraty. Jego pierwszą żoną była Dunka i szwedzka baronowa Karin von Kanzow. Uwielbiał ją, a po jej przedwczesnej śmierci w 1931, w wieku 43 lat, zamienił rezydencję w jej mauzoleum. Tu, w otoczeniu portretów Karin, mieszkał z drugą żoną, bawił się kolejką, nieustannie pościł i był niezmiennie otyły. Miał bardzo złożoną, dziecinną naturę. Na zdjęciach widać, że nie stronił od makijażu i lubił się stroić. Występował w najróżniejszych przebraniach. Ktoś porównał go kiedyś do właściciela domu publicznego, do Alfonsa. To bardzo dziwne, bo miał przy tym wielką władzę i odznaczał się dużą inteligencją. Göring łaknął sztuki i pieniędzy. W styczniu 1945 roku, kiedy Rosjanie stali u bram Berlina, do ostatniej chwili zwlekał z ewakuacją swojej galerii. Zanim rozkazał wysadzić Karin Hall w powietrze, kazał wrzucić do Wuckersee rzeźby z brązu autorstwa Arno Breckera, artysty Rzeszy. Do pociągów specjalnych, które latami zwoziły dzieła sztuki do jego willi, zapakowano rzeźby i obrazy, po czym wyprawiono je do kryjówek. Wśród szczytów Styrii w Austrii jest kopalnia soli Altaussee. Od sierpnia 1943 roku
W komorach wyciosanych w skale przez górników budowano olbrzymie stelaże do przechowywania tysięcy dzieł sztuki przeznaczonych do Muzeum Führera. To tu w maju 1945 roku Amerykanie znaleźli część skarbu Hitlera. 6,5 tysiąca obrazów, rzeźby, monety, broń, cenne księgi i meble. Była tu Madonna z Dzieciątkiem Michała Anioła, skradziona w Brugii, imponujący ołtarz gandawski braci von Eyck, zrabowany z katedry i rozebrany, by zmieścił się w tunelach, i obraz, którego Hitler pragnął najbardziej, astronom Jana Vermeera, zagrabiony rodzinie Rothschildów, w najwyższym stopniu uosabiającej jego żydowskiego wroga. Oprócz łupu Hitlera było tam kilka arcydzieł, które przypadły Göringowi. Danae Tycjana, Madonna Rafaela, ślepcy prowadzący ślepców Petera Brechela starszego i Antea Parmigianina. Obrazy obecnie w Muzeum di Capodimonte w Neapolu przechowywano dla bezpieczeństwa w opactwie Monte Cassino. Podlegli Göringowi żołnierze zrabowali je i przywieźli do Berlina jako prezent na 51. urodziny marszałka Rzeszy. W latach 1941-42 armia amerykańska powołała w Waszyngtonie jednostkę specjalną, złożoną z samych historyków sztuki, nazwaną Monuments Men, obrońcami skarbów. Ich zadaniem była obserwacja wędrówki dzieł sztuki po Europie. Obrońcy skarbów pracowali w terenie na targanym wojną kontynencie, a w Nowym Jorku, w tej bibliotece, inni specjaliści planowali, jak zabezpieczyć dziedzictwo kultury w krajach uwikłanych w konflikt. Analizowali mapy i podręczniki historii sztuki, porównywali zdjęcia i plany miast, zaznaczając zabytki, które trzeba ocalić, kościoły, muzea, budowle i stanowiska archeologiczne. Pracowali w Bibliotece Historii Sztuki po części dlatego, że Fundacja Fricka dysponuje źródłami, które umożliwiały zgromadzenie informacji i przygotowanie map dla lotnictwa, by piloci mogli uniknąć bombardowania ważnych zabytków podczas licznych nalotów w 1943 i 1944. W Merkers, na północ od Frankfurtu, wojska amerykańskie pod dowództwem Eisenhowera i Pattona znalazły skarb Banku Rzeszy, złoto i gotówkę, w kopalni potasu. Wartość tego skarbu przewyższała 520 milionów dolarów. W rogu znaleziono stos 400 obrazów ewakuowanych z muzeów berlińskich, w tym w oranżerii Manetta i aquaforte mięsożerny Sembgoi. W jednej z komór znaleziono 207 zapieczętowanych skrzyń, część łupów SS, jeszcze niewypranych w Banku Rzeszy. Cenne przedmioty odebrane deportowanym do obozów koncentracyjnych, monety, srebra, biżuterię i złote zęby więźniów. Wszystkie transakcje związane z mieniem zagrabionym przez SS przechodziły przez konto niejakiego Maxa Heilingera, czyli Heinricha Himmlera, architekta ludobójstwa. 500 kilometrów na południe, pod Berchtesgaden, gdzie Hitler miał swoją rezydencję Berghof, w innej kopalni soli znaleziono ukryte rzeźby i obrazy, dowiezione tam pociągami Göringa. W
Wśród tych dzieł sztuki znalazły się i te, z których Göring ograbił Jacques'a Houtstickera. Houtsticker był szanowanym amsterdamskim marszandem. Oto katalog z jego wystawy z 1930 roku. Houtsticker był Żydem. Kiedy Niemcy napadli na Holandię 10 maja 1940 roku, Göring i jego marszand Hofer wybrali już dla siebie 1240 należących do niego dzieł. Historia Houtstickera jest typowa. Takie sprawy ciągnęły się dziesiątki lat, a z przeszłością musieli się uporać dopiero wnukowie właścicieli. W nowojorskim apartamencie w dzielnicy centralnej, powstałej w latach 30. XX wieku, są arcydzieła pochodzące ze zbiorów Houtstickera, odzyskane po długich procesach sądowych. Charlene von Zacher jest wnuczką Jacques'a. Mieszka ze swoją matką Marei. Po wojnie żona Houtstickera poprosiła rząd holenderski o zwrot kolekcji męża, ale odzyskała tylko jej część. Większość uznano za własność państwową i rozdzielono między muzea. W 1997 roku dziennikarz z Rotterdamu, badający sprawę powojennej restytucji mienia, odnalazł obie panie w Nowym Jorku. Dzięki jego pomocy i nalepkom, które dziadek Charlene umieścił na rewersach obrazów, zdecydowała się na nowy pozew, by scalić zbiory, które przed okupacją niemiecką Houtsticker wystawiał wielokrotnie w zamku Nejrode. Zamek był jego galerią. Sprowadzał swoich klientów z Amsterdamu łodzią po rzece Amstel, po czym pokazywał im piękne obrazy, które pozyskał. Cóż za wspaniały sposób prezentacji arcydzieł. Zamek Nejrode leży w pobliżu Utrechtu. Obecnie jest siedzibą uniwersytetu. W 1930 Houtsticker kupił go, by organizować w nim wieczory kulturalne i przyjęcia dobroczynne. Każdą salę umeblowano w stylu innej epoki. Na jeden z takich balów dobroczynnych pod hasłem Wiedeń nad rzeką Wecht sprowadził orkiestrę symfoniczną. Wschodnie kobierce i świeczniki i zaprosił moją babkę, Desiree von Halben, sopranistkę z Wiednia, by dała recital. Tak się poznali, pokochali i wkrótce pobrali. Desi, babka Charlene, była Żydówką. Pochodziła z Polski. Komnaty zamkowe były jej sceną. Zdobiła je elegancko, ale bez ostentacji. Uwielbiała niebo i chmury Holandii i arię Pucciniego. Razem z Jacques'em tworzyli bogatą, szczęśliwą parę.
Po 1938 wielu Żydów zaczęło wyjeżdżać z Niderlandów. Jacques odkładał tę decyzję i nadal prowadził galerię. Urodził mu się syn Edward. Przed wyjazdem Jacques próbował ocalić swoją olbrzymią, cenną kolekcję, zwłaszcza dzieła mistrzów flamandzkich i włoskiego baroku, na próżno. Spośród 1240 dzieł sztuki 300 trafiło do Karenhall. 50 przypadło Hitlerowi, resztę wystawiono na sprzedaż. Hermann Göring stanął na progu galerii dziadka w tej samej minucie, w której rodzina wyjechała, ale wiedział zawczasu, co tam znajdzie. Niemcy prowadzili rozpoznanie już przed wojną. Jacques i Daisy z kilkumiesięcznym synem uciekli na zachód. Chcieli dotrzeć przez Anglię do Stanów Zjednoczonych, ale nie mieli wiz. W porcie Imoiden nad Morzem Północnym żołnierz rozpoznał Daisy. Często dawała koncerty dla wojska. Pomógł im dostać się na ostatni statek, Baude Graven, tuż przed odcumowaniem. Byli bezpieczni, ale Jacques nie doczekał amerykańskiego marzenia. Wyszedł na pokład zaczerpnąć świeżego powietrza. Było ciemno. Wpadł do luku i zginął na miejscu. Moja babka czekała na jego powrót. Już nie wrócił. Zmarłych na pokładzie chowa się w morzu. Ale babka miała szczęście. Mogła zorganizować pochówek w Falmet. Zaplanowała pogrzeb, ale nie pozwolono jej na nim być, a tak bardzo chciała dopilnować, by mu zaśpiewali Night and Day Cola Portera. Daisy została z niemowlęciem i czarnym notesem, który znaleziono przy zwłokach jej męża. Była w nim lista wszystkich dzieł sztuki, których był właścicielem. Wiele z nich było już w rękach Göringa i Hitlera. W swoje 45. urodziny minister lotnictwa Rzeszy otrzymał wiele odznaczeń. Hitler zaszczycił go swoją wizytą i podarował mu bezcenny obraz, który zawisł na honorowym miejscu. Hitler i Göring bardzo się przyjaźnili. Obaj walczyli w I wojnie światowej, a potem byli razem w monachijskiej piwiarni podczas próby puczu w 1923 roku. Byli razem również 30 stycznia 1933, kiedy Hitler został kanclerzem Rzeszy. Kiedy jednak rozpoczęło się wielkie plądrowanie Europy, zostali rywalami w wyścigu po arcydzieła. Wiadomo, że zawzięcie ze sobą konkurowali. Próbowali nawet sprzątać sobie dzieła sztuki sprzed nosa. Hitler, który zdał sobie wreszcie sprawę z tego, że może wykorzystać sytuację, osobiście wydał rozkaz, by to jemu przypadało pierwszeństwo wyboru. Potrzeba silnej, totalnej tożsamości stała się obsesją przywódców Rzeszy i coraz ściślej łączyła się ze sztuką. Proces konstruowania nazistowskiej narracji obejmował również poszukiwanie estetyki absolutnej, sięgającej do klasycznych kanonów doskonałości. Związek sztuki i polityki stał się zasadniczą kwestią dla organizacji nowego Imperium Niemieckiego. Minister propagandy Józef Goebbels przewodził atakom na wszystkich, którzy wyszli z szeregu.
Narodowi socjaliści doskonale zdawali sobie sprawę z roli sztuki w życiu publicznym i z dużym sukcesem wykorzystywali ją w celach propagandowych. Dzień sztuki niemieckiej w Monachium. Kanclerz Hitler uczestniczy w wielkim pochodzie postaci alegorycznych, symbolizujących stulecia sztuki niemieckiej. Osiemnastego lipca 1937 roku w Monachium dokonano otwarcia Domu Sztuki Niemieckiej zaprojektowanego przez Paula Ludwiga Trosta, jednego z ulubionych architektów Führera. To był triumf swastyk, sztandarów i męskiej siły. W pochodzie niesiono nawet makietę nowego budynku. Hitler właśnie otworzył tam wystawę sztuki niemieckiej, sztuki ludu, jak ją nazwał w swoim przemówieniu. Majestat i piękno, czystość i dobrobyt pokonują pozostałości naszego upadku kulturalnego. Następnego dnia, 19 lipca, w Instytucie Archeologii w Ogrodach Pałacowych Hofgaren otwarto wystawę sztuki zdegenerowanej. Tak więc w Monachium, w odległości kilkuset metrów, rozpoczęła się wojna między sztuką oficjalną a tą wynaturzoną, którą należało zniszczyć. Historyk sztuki Bertolt Hinz wyjaśnia, że wystawy były swoim skrajnym przeciwieństwem. Na jednej prezentowano ekspresjonizm, impresjonizm, surrealizm. Wszystkie te izmy, jak pogardliwie nazywał je Führer. Chwilowe mody, dewiacje, chaos. Na drugiej znalazła się sztuka klasyczna. Jej kojące, piękne, nieśmiertelne dzieła, na przykład obrazy Adolfa Zieglera, którego Hitler mianował kuratorem wystawy. W żadnym innym mieście te skrajności nie znalazły tak dramatycznego wyrazu. Wypaczenia, ekspresja, radykalizm przeciw klasycznemu pięknu wspieranemu przez państwo. Józef Goebbels zlecił również Adolfowi Zieglerowi wybór tych wynaturzonych dzieł. Od Paula Klee po Oskara Kokoszkę, od Ottona Dixa po Ela Lisickiego. Wystarczyły niespełna 3 tygodnie, by z 32 niemieckich muzeów sprowadzono 650 obrazów i rzeźb. Oprócz Monachium wystawę pokazano w 12 miastach Niemiec i Austrii. Obejrzało ją ponad 2 miliony ludzi. Niebywały sukces. Większość dzieł powieszono na chybił trafiu, krzywo, niektóre bez ram, by stworzyć wrażenie brzydoty i chaosu. Swobodę wyrazu i radykalny język sztuki nowoczesnej przedstawiono publiczności jako zagrożenie dla estetyki Rzeszy oraz ideologii Hitlera. Ta wystawa wytyczyła drogę bez powrotu. Niektórzy z artystów byli Żydami. Byli nimi w większości kolekcjonerzy sztuki awangardowej. Antysemityzm był jednym z filarów doktryny nazistowskiej. Nauczyciel i architekt Paul Schulze-Naumburg opublikował książkę Sztuka i rasa, w której zestawiał przypadki chorób z dziełami sztuki nowoczesnej. Próbował wykazać istnienie więzi wizualnej między dziełami sztuki a chorobą, upośledzeniem umysłowym i niższością rasową. Do tej rozprawy, wydanej w 1928 roku, odwoływano się, tworząc wystawę sztuki wynaturzonej. Natomiast okoliczności powstania samego terminu to ironia historii. Ukuł go w 1892 Żyd, lekarz Max Nordau. Badał współczesne sobie zjawiska społeczne i dekadencję klasy panującej. Podziwiał Lombrosa i jego rozważania o fizjonomice. Uważał, że artyści ulegli neurozie i szaleństwu swoich czasów, a ich dzieła były wyrazem potwornej zarazy, która doprowadziła do upadku sztuki.
Naziści w pełni wykorzystywali tę teorię. Ponieważ to głównie żydowscy marszandzi wspierali sztukę nowoczesną, związek był tragicznie oczywisty. Nazistowska miłość do sztuki osiągnęła wyżyny absurdu w przypadku rzeźbiarza Rudolfa Bellinga. W 1937 jego dzieła znalazły się na obu wystawach. Rzeźby ekspresjonistyczne Trójdźwięk i Głowa z Mosiądzu na wystawie sztuki zdegenerowanej. Bokser, portret Maxa Schmelinga na wystawie sztuki niemieckiej. W maju 1936 roku w Nowym Jorku niemiecki bokser Max Schmeling pokonał Amerykanina Joego Louisa, zwanego Brown Bomber, czekoladowym bombowcem. Dla reżimu Schmeling stał się aryjskim symbolem, który Niemcy pokazały światu podczas olimpiady w Berlinie. Dwa lata później, kiedy Schmeling powrócił do Ameryki na mecz rewanżowy, walczył pod znakiem swastyki. Louis go pokonał. Schmeling nie był już Hitlerowi do niczego potrzebny. Ale w 1937, w roku obu monachijskich wystaw, był jeszcze królem ringu. Właśnie dlatego rzeźba Bellinga mogła pozostać na wystawie. Cała historia miała osobliwe zakończenie. Trójdźwięk i głowę usunięto z wystawy sztuki zdegenerowanej, by wizerunek Maxa Schmelinga mógł pozostać na tej drugiej. Schmeling znalazł się w otoczeniu swastyk, wysławiany jako Aryjczyk i przedstawiany jak grecki bóg. Ta i 7 kolejnych wystaw sztuki niemieckiej to pean na cześć sielskiego życia, tradycyjnego rzemiosła i kupiectwa, bukolicznych pejzaży, rodziny i macierzyństwa. To było proste malarstwo rustykalne. Częstym tematem była matka i dziecko. Malowano też akty. Co niezwykłe, na granicy nieprzyzwoitości. Była to wyraźna zachęta, by, jak to ujmowano, matki ofiarowały Führerowi liczne potomstwo. Zdrowe, ładne, jasnowłose dzieci. Geny, które udoskonalą rasę w życiu i w muzeum. Tych, którzy nie sprostali tym wymaganiom, należało zlikwidować w świecie sztuki i w świecie realnym. Jednak nawet najsurowsza doktryna pada ofiarą sprzeczności. Emil Nolde, członek NSDAP i zaprzysięgły antysemita, zobaczył swoje ekspresjonistyczne dzieła na wystawie sztuki wypaczonej, ale Göring nadal kolekcjonował jego obrazy. Ten sam los spotkał Maxa Beckmana. Jego dzieła potępiano, ale nadal wisiały w salonach berlińskich elit, odwiedzanych przez przywódców partii. W tych niespokojnych czasach wielu ważnych Żydów niemieckich gardziło partyjnym antysemityzmem i jednocześnie ceniło ideę silnych, stabilnych Niemiec. Wszyscy oni czuli się Niemcami, wkrótce stali się tylko Żydami. Taki los spotkał dziadków i ojca Simona Fritza i Luise Gutmanów i ich syna Bertranda. Sprawa wyszła na jaw po latach, kiedy z Niemiec nadszedł wielki transport pudeł, które wtargnęły w jego amerykańskie życie. Pudła dostarczono do domu mojego brata. Wezwał mnie i powiedział: musisz wpaść. Właśnie przyszły te rzeczy. Co z nimi zrobimy? Simon wiedział, że w jego rodzinie były sprawy przemilczane.
Jego ojciec był zawsze smutny i zbolały. Teraz już nie żył, a przed Simonem piętrzyły się przysłane do Los Angeles sterty starych dokumentów, listów i katalogów wystaw. Wszystkie miały związek z jego dziadkami, Fritzem i Louise Gutmanami, i z krótkim okresem międzywojennym. Mieszkali w majątku Bosbeck pod Hagą. W olbrzymim ogrodzie, pełnym prastarych drzew, ojciec Simona i jego siostra Lili bawili się samochodzikami Bugatti w otoczeniu białych terierów. Gutmanowie byli Niemcami, przedstawicielami dynastii bankierów, założycielami banku drezdeńskiego. Eugen, który dał początek dynastii, przeszedł z judaizmu na katolicyzm. Zgromadził najwspanialszą na świecie kolekcję renesansowych przedmiotów ze złota i srebra. Dowiedziałem się, że sam cesarz zazdrościł tych zbiorów naszej rodzinie. Wymruczał do Bismarka, że są godne księcia. Najcenniejsze obiekty, w tym trzy zegary szafkowe ze znakomicie zachowanymi mechanizmami, znajdują się obecnie w Wirtemberskim Muzeum Regionalnym w Stuttgarcie. Odmierzają czas i ruch gwiazd. To niezwykłe przedmioty, takie jak ten. Małpy, rumaki, lwy, słonie i jednorożce słuchają oczarowane muzyki Orfeusza. Z wybiciem godziny struś porusza skrzydłami, a niedźwiadek bije w bęben jak zegar. Po I wojnie światowej Fritz Gutmann opuścił Niemcy i osiadł w Niderlandach. Zachwycał się Guardim i Cranachem starszym, Memlingiem i Boschem. Wielbił także sztukę nowoczesną. W Paryżu w 1928 kupił gruszę Renoira, w 1929 czeszącą się kobietę Degas, a w 1931 jego pejzaż. Rodzina zdecydowała się powierzyć mu nadzór nad swoją renesansową kolekcją. Pokój jednak szybko się skończył, jak Houtstickerowie i Gutmanowie przeżyli wkroczenie Niemców do Holandii. Mimo wszystko Fritz i Louise wierzyli, że naziści stosują się do zasad cywilizowanego świata. Pozostali w Bosbeck. A potem zaczęły się wizyty wysłanników Göringa. I tym razem pojawił się Walter Hofer z Aloisem Midlem i Juliusem Bellerem juniorem. Wszyscy trzej przybyli, by za minimalną cenę uwolnić Gutmanów od ich złota i srebra. Fritz zgodził się sprzedać część zbiorów w zamian za wizę wyjazdową. Kiedy chciał wpłacić do banku pieniądze z wymuszonej sprzedaży, dowiedział się, że jego konta są zablokowane, a wizy nie ma. W marcu 1941 roku do jego drzwi zapukał nowy marszant, Karl Haberstock. Wyszedł z Memlingiem, Van Goyenem i innymi cudownymi dziełami. I taki człowiek, kiedy go aresztowano po wojnie, otwarcie powiedział żołnierzom amerykańskim: nie robiłem nic złego, prowadziłem zwyczajne interesy. Miałem zamówienia, szukałem dzieł sztuki dla klientów. A jego klientami byli najwięksi ludobójcy w historii, ale...
Gutmann miał złe przeczucia. Przekazał zarządzanie zbiorami swojemu szwagrowi, włoskiemu faszyście, senatorowi Luce Orsiniemu. Jego żona, siostra Gutmana, mieszkała z nim we Florencji. Odtąd to on był oficjalnym właścicielem zbiorów. Niemcy nie odważyli się tknąć Orsiniego. Zemścili się, uznając złoto i srebro za własność państwa i zamykając skarb w depozycie w Monachium. Gutmann nie chciał ustąpić. Kilka razy próbowali go zmusić. Gdyby unieważnił swoją decyzję, dobra wróciłyby do niego i firma znów byłaby żydowska. Wtedy Niemcy mogliby, zgodnie z prawem nazistowskim, skonfiskować wszystko jako porzucone mienie żydowskie. 26 maja 1943 roku czarny Mercedes z dwoma SS-manami zajechał pod dom Gutmanów. Niemcy obiecali, że zawiozą ich do Berlina, stamtąd do Italii. Jego szwagier starał się tam o ich bezpieczny wyjazd. W stolicy Niemiec jednak powitali ich podwładni Göringa. Fritz kolejny raz odrzucił ich propozycję. To przesądziło sprawę. Fritza i Luizę wepchnięto do pociągu zmierzającego do obozu koncentracyjnego Theresienstadt. Minęło 10 miesięcy. Gutmanowie kolejny raz odmówili przekazania majątku Niemcom. 13 kwietnia 1944 roku powiedziano im, że będą wolni. To była skrajna nikczemność. Fritz znalazł się w małej fortecy zarządzanej przez Gestapo. Odnalazłem celę, w której Fritz spędził ostatnie 3-4 tygodnie życia. Nie było w niej okna, tylko niewielki otwór pod drzwiami do wsuwania suchego chleba. Nie było światła. Z informacji, które zdobyłem, wynika, że ostatniego dnia kwietnia 1944 roku strażnicy wyciągnęli go z celi. Znęcali się nad nim. Pociągnęli go tym strasznym, ciemnym korytarzem między starymi ścianami zamku, w którym mieściły się cele więzienne. Wywlekli go na te... Nazwano je polami śmierci. Tam został uduszony. W raporcie napisano, że kapo udusił go kawałkiem drutu. Ciało wyrzucono, więc Fritz nie miał pochówku. Nie ma grobu. Jego żona, moja babka, była również w celi, ale nie sama. Nie wiem, co jest gorsze. Razem z 40 kobietami zamknięto ją w innej części fortecy, w celi o połowę mniejszej niż ten pokój. Była tam około miesiąca. Potem wywieziono je do Auschwitz. Zginęła w dniu przyjazdu.
Ciągle słyszymy, że nazizm to przeszłość i już nas nie obchodzi. Ale sprawa Gurlitta dowodzi czegoś wręcz przeciwnego. Naszą teraźniejszość i przyszłość kształtuje nazistowska przeszłość. Tak właśnie jest. W 2012 roku 1500 zaginionych bez śladu dzieł znalazło się w monachijskim mieszkaniu starszego pana, Corneliusa Gurlitta. Był synem Hildebranda Gurlitta, wiernego marszanda Führera. Rodin, Matisse, Monet, Renoir, Klee i Dix wrócili do świata żywych. To jedno z największych odkryć ostatnich lat. Niedawno pierwszy raz pokazano te dzieła po konserwacji na dwóch wystawach. Często trudno ustalić, jak i kiedy te obrazy, rysunki i rzeźby znalazły się w tych zbiorach. Ważne jest ich pochodzenie, historia, biografia. Białe plamy są ryzykowne, zwłaszcza lata 1933-45, bo nie wiadomo, jak dzieła przechodziły z rąk do rąk. W Bundeskunsthalle w Bonn można oglądać stare ryciny, pejzaże morskie i portrety. Dzieła z gatunku tych, które łatwo wycenić i sprzedać. W Bundeskunsthalle skupiamy się na pracach, które mogły zostać skradzione. To tak zwane podejrzane przypadki. W Bernie, mieście niedźwiedzi, w Muzeum Sztuki, wystawia się głównie dzieła na papierze. Wszystkie te eksponaty z Muzeum Berneńskiego były prawną własnością Corneliusa Gurlitta. Państwo nazistowskie usunęło je ze swoich własnych muzeów. Wystawiamy je w kontekście kampanii przeciwko sztuce zdegenerowanej. Sprawę Gurlitta od początku otaczała tajemnica. Nie znaliśmy jego nazwiska, nie wiedzieliśmy, jak się nazywa ani gdzie mieszka, bo nie był nigdzie zarejestrowany, w żadnym urzędzie, w żadnym dokumencie. Gurlitt nie istniał w Niemczech, po prostu go nie było. Cornelius Gurlitt zmaterializował się pewnego wrześniowego dnia 2010 roku w pociągu Zürich-Monachium. Podczas wyrywkowej kontroli celnicy znaleźli w jego kieszeni 9 tysięcy euro w banknotach po 500. To wzbudziło ich podejrzenia. Przeszukano jego mieszkanie w Monachium. Było brudne i zaniedbane. Gurlitt mieszkał sam wiele lat wśród olbrzymiego bogactwa obrazów, które oficjalnie uległy zniszczeniu podczas bombardowania Drezna w lutym 1945 roku. Władze Bawarii postanowiły zataić znalezisko, ale dowiedział się o nim tygodnik Focus. Po półtorarocznych analizach i badaniach w listopadzie 2013 roku artykuł przerywający zmowy milczenia był gotów. Kiedy się ukazał, wybuchł skandal. Władze musiały się przyznać. Dzieła należały do Gurlitta. Na wykroczenie skarbowe można było przymknąć oko. Władze wiedziały, że znalazły skarb, ale nie mogły się do niego dobrać. Liczyły na ugodę z Gurlittem. Obrazy miał zapisać Bawarii w testamencie. Gurlitt
Bawarska koncepcja restytucji to zwrot mienia nazistom, a nie ich ofiarom. Niemcy uczynili wiele, by naprawić zło przeszłości, ale sztuka to dziedzina. To ich pięta Achillesowa. Nigdy nie zajęli się w pełni tą kwestią. Cornelius odziedziczył dzieła sztuki po swoim ojcu Hildebrandzie, który nim został marszandem Hitlera, jako historyk sztuki wspierał artystów nowoczesnych, zwłaszcza ekspresjonistów z grupy Die Brücke. Z tego powodu dwukrotnie stracił pracę dyrektora muzeum. Był w 1/4 Żydem. Kiedy w Niemczech wprowadzono ustawy rasowe, został akredytowanym pośrednikiem nazistów. Dzięki temu ochronił siebie i rodzinę przed prześladowaniami. Hildebrand Gurlitt kupował obrazy głównie we Francji. W 1942 został dyrektorem muzeum w Linzu. W 1945 żołnierze amerykańscy zatrzymali go i przesłuchali. Powiedział: nikomu w Paryżu nie mówiłem, co kupiłem, bo handel sztuką odbywa się w zasadzie potajemnie. We wszystkich transakcjach korzystał z pośrednika, by uniknąć bezpośredniej odpowiedzialności. Wyjawił: ogółem kupiłem we Francji około 200 obrazów. Moje dochody stale rosły. Dzięki zakupom we Francji mój dochód w 1943 wyniósł 200 tysięcy marek. Dziś to 720 tysięcy euro. Co ciekawe, kiedy alianci odnaleźli kolekcję Gurlitta po zakończeniu wojny i poddali go przesłuchaniu, powiedzieli: znaleźliśmy 148 obrazów, ma pan inne? A on odpowiedział: nie, miałem, ale uległy zniszczeniu w bombardowaniu. W rzeczywistości ukrył jeszcze 1100 w Zamku Przyjaciół w Bawarii. Z pewnością nie tylko Hildebrand Gurlitt ukrył obrazy i powiedział, że już nie istnieją. Nie ustalono jak należy wielkości tych zatajonych zbiorów. Po wojnie Hildebrand pracował spokojnie jako marszant aż do śmierci w wypadku drogowym w 1956 roku. Wśród obrazów, które ukrył, znalezionych w domu jego syna Corneliusa, była między innymi siedząca kobieta, arcydzieło Matisa, zagrabione paryskiemu właścicielowi galerii, Paulowi Rosenbergowi. Płótno Matisa, zdjęte z Blejtramu, leżało rozłożone płasko w szufladzie razem z innymi cennymi dziełami i owocami. Inne obrazy znaleziono w walizkach, wśród skrzynek z gnijącym jedzeniem, w szafach, szafkach i kredensach. Warunki życia i przechowywania dzieł były potworne. Po artykule w Focusie spadkobiercy Paula Rosenberga dowiedzieli się, że wśród skonfiskowanych dzieł był obraz Matisa. Zaczęła się batalia prawna o restytucję mienia. Wynajęli adwokata amerykańskiego z kancelarią w Wenecji, Christopha Marinella, specjalistę w dziedzinie odzyskiwania skradzionych dzieł sztuki. Po długich negocjacjach zawarł ugodę z adwokatem Corneliusa. Wtedy stało się coś strasznego. Pan Gurlitt zmarł. Zapanował chaos. Gurlitt pozostawił testament. Był zły na władze bawarskie za zatrzymanie w pociągu, zajęcie mienia, przesłuchania i zakłócanie jego bardzo osobliwego stylu życia. Dlatego zapisał wszystko Muzeum Sztuki w Bernie. Siedząca kobieta Matisa była jednym z pechowych dzieł wystawianych przy ulicy La Boétie 21.
Paul Rosenberg, wybitny marszant i kolekcjoner pochodzenia żydowskiego, otworzył tam galerię w 1910 roku. Jego spadkobiercy, jako jedni z pierwszych, poruszyli w międzynarodowych sądach temat tabu – restytucję mienia. Niemal 80 lat później wnuczka Rosenberga, Anne Sinclair, złożyła hołd dziadkowi, otwierając w Paryżu wystawę nazwaną od ulicy La Boétie. Zaprezentowano 70 arcydzieł od Picassa i Legera po Braca, Matissa, Laurencena. Na początku XX wieku Rosenberg kolekcjonował najnowocześniejsze malarstwo. Przyjaźnił się z Braciem, Matissem, a przede wszystkim z Picassem, którego nazywał po prostu Pic. W Paryżu byli sąsiadami. Rozmawiali przez kuchenne okno o obrazach, zapłatach i prowizjach. Picasso mieszkał przy La Boétie 23. Od 1932 aż do wojny Rosenberg był jego jedynym marszandem. Jego galeria była umeblowana jak hol hotelowy. Awangarda na parterze, uznani mistrzowie, malarstwo romantyczne i impresjoniści na pierwszym piętrze. Paul kochał obrazy jak ludzi. Dokumentował je i ich pochodzenie na kartach katalogu, każdy fotografował. Tak wyglądają dziś te zdjęcia. Wizje na starych płytach szklanych, czarno-białe, zakurzone i kruche jak pamięć. To dziedzictwo Rosenberga, dar jego spadkobierców dla francuskiego Ministerstwa Kultury. XIV lipca 1940 roku, kiedy Niemcy wkraczali do Paryża, Paul Rosenberg uciekał do Hiszpanii z żoną i córką. 17 lipca wsiedli na polski statek Batory i popłynęli do Ameryki. Kilka dni później Hitler, w towarzystwie architekta Alberta Spera i ulubionego rzeźbiarza nazistów Arno Breckera, zwiedzał nowo podbitą stolicę niczym luksusowy turysta. Paryż opustoszał. La Madeleine. La Madeleine. Place de la Concorde. Plac Zgody. Łuk triumfalny. Rzut oka na wieżę Eiffla. Z lewej strony Führera profesor Speer. Niemcy przyglądali się dziedzictwu kulturalnemu Francji już od 1937 roku. Paryż dla nazistów, symbol kultury i życiowych uciech, był głównym polem walki o sztukę. Akcję plądrowania Francji prowadził Einsatzstab Rosenberg, ERR, nazistowska organizacja, której przewodził Alfred Rosenberg, niespokrewniony z paryskim marszandem. Organizacja współdziałała z SS we wszystkich okupowanych krajach. Rekwirowała książki, dzieła sztuki i materiały polityczne. Teksty wykorzystywał Instytut Badania Kwestii Żydowskiej, założony przez Rosenberga w 1940 w celu ideologizacji antysemityzmu i udowodnienia niższości rasy żydowskiej.
Zatrudniono tam dziesiątki, setki historyków sztuki, specjalistów, antykwariuszy. Najlepszych. To potworne. Najlepsi pracowali dla ERR. 2000 specjalistów. Wśród odzyskanych przez Rosenberga, zagrabionych przez ERR dzieł był obraz Kąpiący się Picassa i Kobieta w błękicie przed kominkiem Matissa. Zagrabiono wszystko, czasem z osobliwym rezultatem. Galerię Rosenberga okradł Instytut Badania Kwestii Żydowskiej. Nie w celach naukowych, lecz rasistowskich. Przy La Boétie 21 zamiast Matissa i Picassa zawisł plakat reklamujący wystawę Żydzi i Francja. Otwarto ją 5 września 1941 roku w Palais Berlitz. Zaproszono widzów do analizy cech fizycznych żydowskiego wroga, długobrodego wampira o mięsistych wargach i orlim nosie, niszczącego francuskie instytucje kultury i wszystkie jej obszary. Tymczasem Paul Rosenberg otworzył nową galerię w Nowym Jorku i współpracował z instytucją, która wkrótce stała się najważniejszym muzeum sztuki współczesnej – MoMA. Fakt, że tak wielu ludzi musiało uciekać z Niemiec, Francji, całej Europy i tak wiele obrazów pojawiło się w Stanach Zjednoczonych, z pewnością wpłynął na migrację sztuki, na przeniesienie centrum rynku sztuki współczesnej i jej świata z Paryża do Nowego Jorku. W 1942 Paul Rosenberg zorganizował w Nowym Jorku wystawę Van Gogha. Był na niej portret doktora Gacheta. Na rozkaz Göringa obraz odebrano w 1938 Muzeum Miejskiemu we Frankfurcie i sprzedano niemieckiemu bankierowi. Po ponownej sprzedaży dzieło trafiło do Stanów Zjednoczonych na początku lat 40. Jego historię odtworzyła Cynthia Salzman, badaczka twórczości holenderskiego malarza. Jak wyjaśnia, wiele dzieł sztuki współczesnej dotarło do Ameryki za pośrednictwem aukcji w Szwajcarii. W czerwcu 1939 roku w Lucernie odbyła się aukcja Fischera. Reklamowano ją w amerykańskich periodykach o sztuce i Amerykanie przysłali na nią swoich przedstawicieli. Zatem środowisko o niej wiedziało, z wyjątkiem tych, którzy woleli nie wiedzieć. Numerem 49 oznaczono autoportret Van Gogha. Namalował go dla Gauguina w październiku 1888 roku. Sprzedano go najdrożej za 175 tysięcy franków szwajcarskich. Obraz wisi teraz w Bostonie, w harvardzkim Muzeum Fogga. Okupacja niemiecka miała często zaskakujący wpływ na dziedzictwo sztuki europejskiej. Na ścianach domu pod Bostonem wiszą bezcenne dzieła, m.in. flamandzki obraz ołtarzowy i XVII-wieczne dzieła Sebastiana Ricciego, Alessandra Longiego i Alessandra Maniaska. Ich właścicielami są Tom Seldow i jego żona. Tom jest wnukiem Wiedeńczyka Richarda Neumana, żydowskiego przemysłowca w branży tekstylnej i kolekcjonera sztuki. Tom dumnie pokazuje obrazy dziadka, który dumnie walczył za cesarza w pierwszej wojnie, po czym zdradziła go własna ojczyzna. Kiedy Niemcy dokonali aneksji Austrii, Neumann pozostawił wiele swoich obrazów i wyjechał do Paryża.
Zabrał z Austrii 38 obrazów. Niektóre trafiły do Luwru, inne rozpłynęły się w powojennej mgle. Udało nam się je odzyskać, bo figurowały w deklaracji celnej. Łatwo było je zidentyfikować jako te, z którymi wyjechał z Wiednia. Wiele jego obrazów trafiło przez ERR do zbiorów przyszłego Muzeum Führera w Linzu i do Karinhall Göringa. Na fotografii z tego okresu zastępca przywódcy Rzeszy ogląda dwa obrazy Matissa zagrabione Paulowi Rosenbergowi. Obok Göringa stoi marszant Walter Andreas Hofer. Obrazy trzyma Bruno Lose, krytyk i marszant sztuki. Zdjęcie powstało w 1941 roku w Jeux de Paume. W tym muzeum paryskim przechowywano skonfiskowane dzieła. Göring bywał tam często i wybierał najlepsze. Inny marszant, Gustav Rochlitz, zeznał po wojnie, że Göring chciał kupić od niego portret Tycjana i martwą naturę Jana Weniksa za szokująco niską cenę. Bruno Lose, człowiek Göringa, zmusił Rochlitza do wymiany tych obrazów na dzieła sztuki wynaturzonej tymi słowami. Musisz się zgodzić na zamianę, bo tego chce Göring. A kiedy wydaje rozkaz, należy go wykonać. W przeciwnym razie zapłacisz za to. Władze ERR regularnie wysyłały Hitlerowi oprawne w skórę albumy ze zdjęciami skradzionych przedmiotów, w tym wielu należących do francuskiej gałęzi rodziny Rothschildów. Te albumy posłużyły jako dowód przeciwko ERR w procesach norymberskich. Oto 39 tomów ze zdjęciami dzieł sztuki, zagrabionych przez Einsatzstab. Albumy przygotowywali pracownicy Rosenberga. Przedstawiam je jako dowód. W Nawach Bergkerk, średniowiecznego kościoła w niderlandzkim Deventer, wystawiono 75 obrazów, które przeznaczono do Muzeum Führera i kolekcji Göringa. Hitlerowi miały przypaść 16- i 17-wieczne portrety rodzin i par flamandzkich, martwe natury ze zwierzętami, księgami i owocami, sceny sielankowe i pejzaże holenderskie. Marszałek Rzeszy gustował w scenach myśliwskich i w aktach, wizerunkach Wenus i Trzech Gracji. Historyk sztuki Ewa Kleman i jej mąż Dave Ledebour zostali kustoratorami wystawy po intensywnych badaniach holenderskich archiwów sztuki. Stwierdzili, że część obrazów zwrócono prawowitym właścicielom, ale wiele innych pozostaje nadal w muzeach i w galeriach. Na wystawie pokazano również tysiące raportów policyjnych, powstałych zaraz po wojnie, w tym listy przedmiotów zaginionych, sporządzone przez ofiary kradzieży.
Trudność polega na tym, że po wojnie, kiedy ludzie chcieli odzyskać swoją własność, żądano od nich absurdalnych dowodów. Możesz to udowodnić? Masz paragon? Masz zdjęcie? A oni wracali z obozów koncentracyjnych. Niedorzeczne pytania, ale je zadawano. Na wystawie znalazł się obraz Vermeera Chrystus i Jawnogrzesznica. Göring od lat pragnął mieć dzieło tego malarza. Kupił ten obraz w 1942 roku przez swoich marszandów, Alojza Midla i Waltera Hoffera. Niestety obraz okazał się falsyfikatem. Göring bardzo się cieszył z tego zakupu, ale to było fałszerstwo. Obraz Hanna von Mehrena z Deventer, miasta, w którym jesteśmy. Mehren posłużył się niezwykłą techniką. Mieszał pigmenty z bakelitem, a potem suszył obrazy. Malował na oryginalnych XVII-wiecznych płótnach. Usuwał farbę. Obrazy miały głęboką krakelurę. Uzyskiwał ją, susząc obraz i wypełniając pęknięcia tuszem. Posługiwał się takimi barwami jak Vermeer, żółtą, niebieską, i każdemu historykowi sztuki w Holandii wydawało się, że to autentyk. Von Mehren należy do grona najlepszych fałszerzy XX wieku. Po wojnie oskarżono go o współpracę z nazistami. Groziła mu kara śmierci. Broniąc się, przyznał się do fałszerstwa. Sąd mu nie uwierzył i nakazał mu namalować nowy obraz pod nadzorem. Malarz udowodnił, że to on jest autorem falsyfikatu, który zwiódł Göringa. Von Mehren został skazany za drobne przestępstwo, a za oszukanie nazistów został nawet bohaterem narodowym. Göring sprzedał wiele swoich obrazów, by zebrać 500 000 guldenów na Vermeera. I przed śmiercią dowiedział się, że kupił falsyfikat. To go bardzo unieszczęśliwiło. Wiele obrazów na wystawach w Paryżu, w Bernie i w Deventer ma trudną i bolesną historię restytucji. Wytropienie dzieła sztuki wymaga jego identyfikacji, wykrycia, przez czyje ręce przechodził, czy zmieniono tytuł lub autora, by zatrzeć ślady, czy znajduje się w muzeum lub będzie wystawione na aukcję. Co więcej, muzea muszą dbać o równowagę między interesem publicznym a roszczeniami prywatnymi. Anne Weber dobrze o tym wie. Ona i jej londyński zespół tropią zaginione dzieła od początku lat 90. Przedstawiciele muzeów często powtarzają, że tym dziełom jest lepiej w zbiorach państwowych niż w prywatnych. Uważam, że to dobry argument. Muzea są po to, by przechowywać dzieła sztuki i o nie dbać, a nie po to, by je oddawać. Ale muzea są również skarbnicami naszych wartości, wartości naszych społeczeństw. A nasze społeczeństwa nie popierają kradzieży, a zwłaszcza kradzieży połączonej, jak w tym przypadku, ze zbrodnią. W Paryżu Elisabeth Royer, specjalistka i właścicielka galerii, zaczęła badać pochodzenie zaginionych dzieł sztuki w połowie lat 90. Niektórzy twierdzą, że liczą się tu tylko pieniądze. Nieprawda. Są spadkobiercy, którzy robią to dla pieniędzy, ale to mniejszość. Przyszła do mnie młoda kobieta. Powiedziała, że podczas Mebel Action jej rodzinę ograbiono z nielicznych dzieł sztuki. 3 obrazów i rysunku. Niezbyt ważnych. A jednak jej ojciec poświęcił całe życie i wszystkie środki w nadziei na ich odzyskanie. Wielu takich historii nie wysłuchano. Wielu ludzi wolało zapomnieć, żyć, wymazać z pamięci koszmary i zło przeszłości.
Minęło ponad 80 lat, odkąd Edgard Feuchtwanger, którego poznaliśmy na początku tej opowieści, patrzył w Monachium na swojego sąsiada z domu naprzeciwko. W 1933, kiedy Hitler został przywódcą III Rzeszy, kolega z ławki przestał rozmawiać z Żydem Edgarem. Wieczorem matka Edgara miała czerwone oczy, kiedy podpisywała jego zeszyt z ćwiczeniami. Powiedziała, masz słuchać nauczyciela. Miała na myśli te nazistowskie malunki. To najbardziej szokujący obraz. Zwykle w święto pracy, a to było święto pracy 1933 roku, był symbol młota i sierpa, a tu jest młot ze swastyką. I jak widać, sam to narysowałem, bo tak kazał nauczyciel. Narysowałem. W listopadzie 1938 do drzwi Feuchtwangerów zapukało gestapo. Zagrabiło meble i książki. Ojciec trafił do Dachau. Codziennie po południu po szkole Edgar grał miękko i cicho na fortepianie, póki ojciec nie powrócił po miesiącu, znękany, ale żywy. Feuchtwangerowie wkrótce wyprawili Edgara z domu, po czym spotkali się z nim w Anglii. W dziejach naszego narodu rzadko zdarzały się czasy tak doskonałego pokoju, jak te 5,5 roku. Od pamiętnego 30 stycznia 1933, kiedy rozpoczęła się epoka rządów narodowo-socjalistycznych. Hitler, sąsiad Edgara, otworzył przemówieniem 3 pierwsze wystawy wielkiej sztuki niemieckiej. Odbywały się corocznie od 1937 do 1944 roku. Snuł rzewne opowieści o aryjskiej sztuce wzniosłości i piękna, wehikule natury i zdrowia. Wypowiedział wojnę artystom oskarżanym o kulturowy rozkład państwa i wygłaszał tyrady przeciwko bolszewizmowi kulturalnemu i żydowskim marszandom. Program kultury Nowej Rzeszy w swojej wielkości nie ma sobie równych w naszej historii. Poszło za jego głosem wielu ludzi ze świata sztuki. Historycy, intelektualiści, akademicy zawarli pakt z diabłem i zgodzili się wspomagać reżim w wielkim plądrowaniu Europy. Wszyscy marszandzi, o których opowiedzieliśmy, powrócili po wojnie do swoich wcześniejszych zajęć. Jakby nic się nie stało. Timothy Garton Ash prowadził szeroko zakrojone badania postaw ludzkich w warunkach dyktatury. Nie znalazłem ani jednego człowieka złego do cna. Znalazłem takich jak my, słabych ludzkich, arcyludzkich. Ale znalazłem wielkie zło. Reżim na swój sposób wykorzystuje nasze słabości i steruje nimi w celu stworzenia ustroju orwellowskiego. Przywódca nazistowskiego niemieckiego frontu pracy powiedział, człowiek należy do siebie tylko wtedy, kiedy śpi. Cechą reżimu totalitarnego jest kontrola wszystkich obszarów życia, bo mogą stanowić zagrożenie. I stanowią.
Sztuka jest często kluczem, koniem trojańskim, pędzlem, który pomaga sportretować i wymazać dyktaturę. Sztuka to potęga, ale pełna sprzeczności. Może być środkiem i celem. Zbawia i potępia. Jest narzędziem przewrotu i zgody, wyrazem wolności i obliczem totalitaryzmu. W splądrowanej przez Niemców Europie wiele rodzin żydowskich sprzedało całe swoje zbiory, by się ratować i uzyskać wizę wyjazdową. Miliony innych zgładzono w obozach koncentracyjnych. Podczas wojny pewien oficer Gestapo odwiedził paryską pracownię Picassa. Malarz opowiedział o tym dziennikarzowi, Simonowi Terriemu, 24 marca 1945 roku. Na stole leżała pocztówka z reprodukcją Gerniki. Oficer zapytał, to pańskie dzieło, mistrzu? Nie, odparł Picasso. Pańskie. W tym samym wywiadzie Picasso zapytał Terriego, jak pan myśli, kim jest artysta? Imbecylem, który ma tylko oczy, jeśli jest malarzem, tylko uszy, jeśli jest muzykiem, tylko mięśnie, jeśli jest bokserem? Artysta jest zwierzęciem politycznym, przeżywającym tragiczne, burzliwe i szczęśliwe wydarzenia tego świata. Jak można być obojętnym na los bliźnich? Nie maluje się po to, by zdobić ściany. Obraz to machina wojenna do ataku i obrony przed wrogiem. Czytał Maciej Gudowski.